Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 9, w wersetach od 1 do 9? Jezus zwołał 12 swoich uczniów. Dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i aby uzdrawiali choroby. Rozesłał ich, żeby głosili o Królestwie Bożym i uzdrawiali chorych. Powiedział do nich: nie bierzcie nic na drogę, ani lasek, ani torby, ani chleba, ani pieniędzy, ani dwóch szat. A do któregokolwiek domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd wychodźcie. Jeśli ktoś nie przyjąłby was, wychodząc z miasta, szcząśnijcie proch ze swoich nóg na świadectwo przeciwko nim. Gdy więc wyszli, obchodzili wszystkie wsie, zwiastując Ewangelię i wszędzie uzdrawiając. Usłyszał tetrarcha Herod o wszystkim, co działo się przez niego. Był zaniepokojony, dlatego że niektórzy mówili, że Jan zmartwychwstał, inni znów, że ukazał się Eliasz, a inni, że zmartwychwstał jeden z dawnych proroków. Powiedział Herod: Jana ściąłem, kim zatem jest ten, o którym słyszę takie rzeczy? I szukał sposobności, aby go zobaczyć. W rozdziale 6 czytamy, że Pan Jezus wybrał 12 uczniów, których nazwał apostołami, posłańcami. Teraz przyszedł moment, aby podjąć się zadania, do którego zostali powołani. Mieli nie zabierać niczego ze sobą na drogę. Przez tę sytuację zostało objawione, że to, do czego zostali powołani, miało swoje źródło w Bogu, a nie w człowieku. Głoszenie Ewangelii, potwierdzone uzdrowieniami chorych, przyniosło swój skutek. Również tetrarcha Herod poczuł się zaniepokojony. Jego obciążone sumienie kazał ściąć Jana Chrzciciela. Odezwało się znowu. Zarówno dla niewierzących, jak i dla żyjących w upadku dzieci Bożych jest tylko jedna droga, aby otrzymać przebaczenie i wolność. Szczere wyznanie grzechów przed Bogiem. Herod próbował jednak uspokoić swoje sumienie przez pobożne życzenie. Zabiegał o możliwość spotkania z Jezusem. Czy w stosunku do Jana Chrzciciela nie zachował się początkowo podobnie, a później go jednak ściął? Dowiadujemy się o tym z Ewangelii według Marka, 6 rozdziału, 20 i 27 wersetu. Albowiem Herod bał się Jana, wiedząc, że to mąż sprawiedliwy i święty, i ochraniał go, a słuchając go, czuł się wielce zakłopotany, ale chętnie go słuchał. Wysłał więc król zaraz kata i rozkazał przynieść głowę jego. Ten zaś poszedł i ściął go w więzieniu. W dniu, w którym Pan Jezus jako więzień stał przed nim, okazał mu wyłącznie pogardę. Jednocześnie zaprzyjaźnił się wtedy z kimś innym, swoim wrogiem, namiestnikiem Piłatem. Dowiadujemy się o tym z tej rozważanej Ewangelii, 23 rozdziału, 11 i 12 wersetu. Wtedy Herod z żołnierstwem swoim sponiewierał go
i wydrwił. Kazał go przybrać we wspaniałą szatę i odesłał z powrotem do Piłata. I stali się Herod i Piłat tego dnia przyjaciółmi. Poprzednio bowiem byli sobie wrogami. Mamy tu obraz złego i niespokojnego sumienia, które nie dąży jednak do pokuty.